piątek, 23 czerwca, dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień szkoły, czyli właściwie początek wakacji. Jest co prawda rano, ale już warto pomyśleć o tym, co będziemy robić wieczorem w ten pięknie rozpoczęty dzień, a dzisiaj propozycji jest naprawdę dużo, ponieważ od dzisiaj zaczyna się Noc Kultury. Start o godzinie 19 odsłonięciem kolejnej nowej gwiazdy na opolskim rynku. Będzie to gwiazda pana Jacka Fedorowicza, a potem już będzie się działo i to dużo, bo właściwie wielbiciele różnych muzycznych stylów znajdą coś dla siebie. Będzie i folk, będzie i jazz, będzie również disco, no i będzie dobra zabawa razem z DJ-ami na małym rynku w Opolu. Będą różnego rodzaju gry i zabawy, w tym w Miejskiej Bibliotece Publicznej 13. już edycja gry Morderstwo w Bibliotece. Szczegółów nie możemy zdradzić, bo chodzi o rozwikłanie tej niezwykłej zagadki, ale na pewno warto tutaj się wybrać. Będzie również dużo wydarzeń kulturalnych związanych z kinem. Będzie kino japońskie, koreańskie, to w kinie Meduza. Będą różnego rodzaju wystawy, to oczywiście Galeria Sztuki Współczesnej. Naprawdę będzie dużo się działo i warto z tego skorzystać, bo taka noc zdarza się tylko raz w roku, a to właśnie dzisiaj. Więc zapraszamy wszystkich do udziału w miejskich zabawach i różnego rodzaju rozrywkach i życzymy po prostu miłej zabawy.